Od kilku lat zalew stanowi ważny element kraśnickiego krajobrazu. To tutaj mieszkańcy kierują swoje kroki, chcąc pospacerować, pojeździć na rowerze czy złapać rybę swojego życia. W wakacje czy w dni wolne od pracy zalew przeżywa prawdziwe oblężenie. Taką informację odnośnie kraśnickiego zalewu można przeczytać na stronie Urzędu Miasta. Czemu pędzę? Czemu pędzę wciąż przed siebie, byle dalej gnać? Czego szukam, może żal mi wczorajszego dnia. Ponad łysą czaszką nieba, zimna wieczna noc. Więc zaglądam za horyzont i przed siebie wio. A jeśli wio, to najlepiej nad zalew, a tam ludzie pędzą, jadą samochodami nad wodę, wyciągają koce, materace, aby zrelaksować się na rozgrzanym piachu. Niestety zdjęcia, które Państwo oglądają, to nie zalew w Kraśniku, tylko pobliski Janów Lubelski. A na parkingu ogromna ilość samochodów z kraśnickimi rejestracjami. A tamtejsza infrastruktura nad zalewem zadziwia niejednego. Park linowy. Będzie, łapie w rękę wiatr. Miałem w życiu wielkie szczęście chodzić późno spać. Kiedy stanie na mej... Zaplecze gastronomiczne. To nowy trak. To wystrzelę tak jak płomień. Widać, chciałem tak. Plenerowa siłownia. Wciąż przed siebie, tyle dalej gnać. Czego szukam, może żal mi wczoraj... I wiele innych atrakcji, chociażby takich jak woda w zbiorniku. Kraśnik na tle Janowa nie wygląda zbyt imponująco. Także mamy plac zabaw. Jest również zaplecze gastronomiczne. Ale niestety wody w zalewie jakby nieco mniej. Co więcej, dużo mniej. Kiedy wciskam pedał gazu, aż... Wody ubyło, gdyż z powodu uszkodzenia wałów zalewu Kraśnickiego od strony ulicy Nadstawnej wał mógł przesiąknąć, rozmyć się, co groziłoby wylaniem się wody ze zbiornika. I choć na stronie Urzędu Miasta można znaleźć dokładną historię, jak to było z tą awarią wałów. I faktycznie, już w 2009 roku zauważono pierwsze uszkodzenia skarpy, polegające na obsunięciu się ziemi i płyt betonowych, to szkoda, że od zauważenia uszkodzeń do zakończenia naprawy kraśniczanie musieli czekać aż ponad 1800 dni. Szmat czasu, zważywszy na to, że naprawa uszkodzonych wałów trwała aż jeden dzień. Można obwiniać poprzednią władzę za opieszałość, ale obecna władza zrobiła nieco więcej złego, spuszczając chociażby prawie całą wodę ze zbiornika, zamykając plażę na cały jeden letni sezon, odławiając ryby, przy okazji zabijając te, których nie zdołano odłowić i które po prostu zdechły, leżąc w mule. Nie będziemy wspominać o tym, że przykro było patrzeć tym, którzy przyszli na niedzielny spacer i chodzili wokół bagnistego zbiornika. Urzędnicy zasłaniają się przepisami, ekspertyzą, która tak na marginesie kosztowała podatników prawie 70 tysięcy złotych, wytycznymi nadzoru budowlanego i tak dalej. Ale zwykły mieszkaniec takie wymówki ma w wielkim poważaniu. Mieszkaniec latem chce się wykąpać, chce spacerować nad wodą, chce zjeść w barze nad zalewem, krótko mówiąc, chce, aby to miejsce funkcjonowało. I szkoda, że naprawy nie wykonano wiosną ubiegłego roku, tylko dopiero jesienią. Przez kilka miesięcy kąpielisko było zamknięte, a naprawa trwała tylko jeden dzień. Na szczęście to już historia. Woda do zalewu znowu się leje, na plaży wysypany świeży piasek i nowy sezon przed nami. Miejmy nadzieję, że nowo napuszczonej wodzie i naprawionym wałom już nic nie grozi i w te wakacje będziemy mogli leniuchować nad Kraśnicką Wielką Wodą.